Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Tapicer w akcji. Dzisiaj Wam pokażę, jak ustawić chwytacz i jak odpowiednio ustawić napinacz, żeby efekt szycia był odpowiedni. A więc moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam trochę więcej poopowiadać o jakby może nie samym działaniu maszyny, ale przede wszystkim na w jaki sposób ustawić chwytacz, żeby prawidłowo działał. Jest to bardzo, bardzo istotne, ponieważ jeżeli nam się on przestawi, to niestety maszyna nie będzie nam szyła, albo jeżeli będzie minimalnie przestawiony, maszyna nie będzie nam szyła, będzie nam szarpała nitkę. No i oczywiście cały efekt naszej pracy pójdzie na marne. Jest to bardzo istotna rzecz, pewnie większość z Was korzysta z serwisu, natomiast bywają sytuacje, kiedy musimy coś dokończyć, jakąś swoją pracę. Niestety serwis w danym dniu nie jest w stanie podjechać, więc musimy sami ustawić ten chwytacz i warto by było, żeby każdy z Was potrafił w jakiś taki prosty sposób ustawić ten chwytacz, żeby móc dalej pracować. A więc w dzisiejszym odcinku postaram się to właśnie pokazać na przykładzie mojej maszyny. Jest to maszyna z potrójnym transportem. I o co tutaj biega? Już pokazuję. Generalnie tutaj ja wcześniej sobie zdemontowałem już wszystkie elementy, czyli dolny transport został odkręcony, żebyście mogli dokładniej zobaczyć. On generalnie przy ustawianiu chwytacza niekoniecznie jest jego konieczność ściągnięcia, natomiast żeby było to lepiej widoczne do środka, to ja go zdemontowałem. Tutaj sobie odkładam, będę potrzebował dwa śrubokręty, na pewno jeden taki dłuższy, ponieważ przykręcenie chwytacza trzeba zrobić bardzo, bardzo mocno. Więc podnoszę stopkę, moi drodzy. Generalnie o czym my tu rozmawiamy, co to jest cały ten chwytacz i o co tutaj wszystkim w tym biega. Tu jest bębenek, który na razie odkładam na bok. Generalnie jeżeli chodzi o nasz chwytacz, on jest na takim bolcu przykręcony. Tutaj pokażę specjalny taki wokół bębenka jest taki kawałek metalu, który się blokuje, tutaj jest wycięcie i na tym małym wypustce on tutaj się hamuje. To jest naprawdę milimetrowe odległości, ale jest to bardzo istotne, żeby on tutaj nam się nie obracał. Jeżeli będzie zbyt mocno wysunięty daleko od tego wypustu, to niestety cały bębenek będzie nam się kręcił, będą nam się łamały igły. No i niestety trzeba go w taki sposób założyć, żeby nam się nie obkręcał. Natomiast sam chwytacz, ja sobie tutaj przeciągnę tą nitkę, igła wchodzi do środka i chwytacz tutaj łapie za tą nitkę i przerzuca ją na drugą stronę. W tej chwili chwytacz jest dobrze ustawiony. W odpowiednim momencie przechodzi obok igły, łapie za nitkę. Jeżeli będzie przesunięty zbyt mocno do tyłu, to wtedy on nie zdąży złapać tej nitki. Jak będzie za wcześnie, to po prostu nitka nie zdąży się poluzować. Ale to wszystko za sekundę. Ok, pierwszy muszę, no niestety, ale muszę przestawić chwytacz. W tym celu muszę rozkręcić jedną śrubę i drugą tutaj po przeciwnej stronie. Ok, i teraz ja już sobie przestawiłem chwytacz. Można zobaczyć nawet razem z całym tym bębenkiem. No, tutaj się akurat nie kręci, nie chcę. Ale o, teraz już się przekręciło, czyli cały ten korpus tutaj jest przesunięty. Chwytacz totalnie jest luźny, więc pierwsza podstawowa rzecz, jeżeli coś takiego Wam się stało, trzeba z powrotem ustawić ten dingsik, tutaj złapię, ok, muszę tutaj jeszcze przestawić chwytacz, ok. A, ważna rzecz, pamiętajcie, że zawsze na wyłączonej maszynie, nigdy
nigdy na włączonej, żeby przez przypadek nie nacisnąć sobie na pedał. Ok, mam założone. Ustawione jest w odpowiednim miejscu. Jak na razie tylko na miejscu na środku. Jeszcze nie wiem, czy za głęboko, czy za płytko. To wszystko się okaże za sekundę, jak będę kręcił igłą, która będzie się wbijała, jeżeli będzie uderzała o tą blachę, to znaczy, że jest za blisko. Na razie ustawię tak plus minus. Ok. Dobra, a więc jeden ten środek mamy złapany. No i teraz musimy sobie ustawić chwytacz. W tym celu na razie wyciągnę sobie nitkę, żeby mi tutaj nie łapało tej nitki i zobaczę, gdzie, w którym momencie jest igła. A więc chwytacz totalnie jest przesunięty, ponieważ igła wychodzi do góry, jest spóźniona. Tutaj można zauważyć, że igła, ucho igielne już jest tutaj prawie na górze, czyli na pewno chwytacz musi być dużo, dużo wcześniej. Może zrobię to. Czyli tak, jeżeli nam wchodzi igła, ja przytrzymam ten chwytacz, żebym się nie kręcił. Igła wchodzi do środka. Ok. Wchodzi do środka, jeszcze idzie w dół. Zaczyna mi się teraz podnosić. Aha, teraz się zaczyna podnosić. Czyli mniej więcej ten chwytacz, to jest chwytacz nasz, w tym momencie powinien przechodzić obok igły. Tylko że zakładając tutaj ten chwytacz, przesuwając, wypadło mi znowu te całe zabezpieczenie, więc muszę to znowu przesunąć. Okej. Jest taka czasami precyzyjna praca. Okej, tutaj bardzo druga rzecz. Tutaj kolejna. Chwytacz uderza w igłę. Nie może tak być, czyli jest zbyt blisko środka. Okej. Zerknijmy. Przeszedł nam chwytacz. Pozwólmy lekko przejść chwytaczowi do przodu z tego powodu, żeby dokręcić jedną z tych śrub. W tej chwili one są luźne. Dokręcamy. Dobra, mamy złapany. Sprawdźmy jeszcze raz na sucho, czy gdzieś. Ok, czyli wchodzi tutaj nam do środka, podnosi się, jest obok dziurki. Myślę, że powinno być w miarę ok, ale żeby to sprawdzić, musimy sobie nałożyć nitkę. Ok, przerzućmy sobie to pod spód, żeby było widać. Ok, teraz co? Co robimy? Przytrzymujemy sobie nitkę i zobaczymy, co się stanie. Czy chwytacz tutaj, widać, że złapał chwytacz, przerzuci mi tą nitkę przez tą, która jest w bębenku. Czyli wygląda całkiem to ok. Czy jest naprawdę dobrze? To dopiero się przekonamy, jak wrzucimy bębenek i kawałeczek przeszyjemy i zobaczymy, czy jest wszystko ok. Czy jest wszystko w porządku. Dokręćmy jeszcze raz tą śrubę. Ok. Teraz jeszcze po drugiej stronie. Żeby nam się nie przesunęło. Dobra. Wrzućmy sobie tam. Ok, widzę, że łapię. Żeby być na 100% pewnym, no to niestety, ale będziemy musieli założyć teraz transport. Ok, a więc trochę poskładałem maszynę już. Nie wszystko jeszcze jest podokręcane na 100%. Sprawdzimy jeszcze raz. No, chwytacz złapał, ale to jeszcze nie jest powiedziane, że jest wszystko ok, bo może przepuszczać, więc trzeba zrobić próbę. Zrobimy sobie trochę dłuższy skok. Ok.
tutaj na razie nie patrzymy na siłę naciągu, bo ona jest źle ustawiona, ale generalnie jeżeli tutaj pokażę do kamery, wszystkie sploty są ok, więc nie ma żadnego problemu. Czyli łapie dobrze, czyli chwytacz jest dobrze ustawiony. Teraz ważna rzecz, odkręcić jeszcze górną płytkę, dokładnie dokręcić chwytacz, żeby się już nie przestawiał, już było na stałe. I generalnie mamy ustawioną. Natomiast jeżeli chodzi o sam chwytacz, mamy, jest ustawiony, jest wszystko w porządku. Natomiast kolejna rzecz, która tutaj akurat w czasie ustawiania tego chwytacza wyniknęła, ponieważ górna nitka, wrzuciłem sobie, żeby dla kontrastu była czerwona, czy jest czerwona, jest dokładnie grubość 30, a pod spodem jest niebieska, czyli tutaj też mamy 30, tak? Czy 15? Jest 15. I co się stało? Napinacz jest źle napięty. Generalnie, jeżeli chodzi w ogóle o napinacze, już wyciągnę tylko sobie spod spodu nitkę. Generalnie tutaj, jeżeli chodzi o tą maszynę i nie tylko, tutaj jest śrubka, która przytrzymuje nam napinacz, a tu jest śrubka, która napina go. Raczej, jak ja mówię, nie kombinujemy przy tym napinaczu. Jeżeli on został raz nastawiony, powinien cały czas działać, z reguły on jest na 40. Tu jest troszeczkę mocniejszy, grubsza ta nitka, więc mocniej jest przytrzymywana. Więc musimy wyregulować sobie na górnym napinaczu naciąg, ponieważ ten się, który tutaj jest widoczny, on jest zły. Górna nitka jest ściągana pod spód, czyli ta spod spodu jest jakby za luźno. Za luźna, tak? Czyli ta górna musi przeciągać tą nitkę do góry. Tutaj pokażę jeszcze to może na tym przykładzie. Jeżeli ona nie jest równo ściągana, to właśnie może się dziać coś takiego, tak? Ona jest luźna. Tutaj widać doskonale na załączonym obrazku przeciąganie nitki górnej zbyt mocno na dół i odwrotnie również może się dziać. Ważne jest to, żeby te nitki spotykały się po środku. One mają się tutaj łączyć w środku, a nie jedna drugą przeciągać. Co musimy zrobić? Musimy ustawić napinacz górny. Ok, w jaki sposób? Albo dokręcając, albo luzując, tak? Z racji tego, że dolna nić mocniej ściąga nam górną, czyli musimy dokręcić górną. Czyli mocniej, tak? Czyli zrobimy sobie ze 3 obroty. No i coś zerwało. Czasami się tak zdarza. Załóżmy jeszcze raz. Ok, a więc nawleczona nitka. Dokręciłem jeszcze mocniej napinacz górny. Sprawdźmy. Ok, już jest dużo, dużo lepiej. Dużo, dużo lepiej. Już nie widać prawie, że wcale nitki górnej. Jeszcze raz. Dolnej już nie widać, a spod spodu jest w porządku. Zobaczcie. Czyli tutaj nie widać czerwonej, tu nie widać niebieskiej. Tutaj była widoczna. No i mamy ustawioną maszynę generalnie do szycia. Chwytacz został ustawiony prawidłowo. Maszyna nie przepuszcza. No i możemy wracać dalej do swojej pracy. Nie musimy czekać na serwis. No i pracujemy dalej z przyjemnością. No cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że to Wam pomogło. I jeszcze jedna ważna informacja, jeżeli chodzi o potrójny transport. Tutaj ta stopka, nie wiem jak w waszych maszynach, ale tutaj jest ustawiona z małym skokiem, czyli ta stopka biegnie bardzo, bardzo niziutko. Ona jest wtedy dużo bardziej cicha, mniej się zużywają wszystkie elementy maszyny. Ja sobie wyłączę tą maszynę na sekundę. Natomiast przy tkaninach nie ma żadnego problemu, z tym skokiem niskim nie ma problemu. Natomiast jeżeli zszywacie sobie skóry i spotykają wam się 4, 5, 6 warstw,
Więc ta grubość tej tkaniny, a dokładnie tej skóry, jest bardzo duża, więc ta stopka może wam niszczyć, ona będzie zbyt słabo się podnosiła, ale można to regulować i to właśnie z tyłu w tej maszynie. No, tu jest taki specjalny przyrząd. I tutaj z tyłu jest śruba, którą się luzuje. I tutaj ta część metalowa albo się opuszcza, albo biegnie do dołu, albo do góry. Jeżeli ja tą śrubę poluzuję, zejdzie niżej, wtedy ta stopka, która tutaj jest z przodu, będzie się podnosiła mi dużo wyżej. I będę mógł zszywać sobie grubsze tkaniny, nie będzie żadnego problemu, żeby ona przechodziła przez tą grubość. No i cóż, moi drodzy, to chyba wszystko w dzisiejszym odcinku. Piszcie w komentarzach, czy pomogłem wam w nauce ustawiania chwytacza. Jeżeli wam się podobało, to łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, jeżeli żeście tego jeszcze nie zrobili. Oczywiście zapraszam na social media, moje Instagram i Facebook. No cóż, czekam na wasze komentarze. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się, cześć. Do następnego razu.